Wiadomości samorządu z Warmii i Mazur bogate w dobre informacje. Zaczynamy od wręczenia prestiżowej statuetki. Sesja to była uroczysta i wyjątkowa, dlatego też w pierwszej kolejności powiemy właśnie o niej. Mowa o obradach radnych powiatu działdowskiego. Ich decyzją uhonorowano marszałka województwa warmińsko-mazurskiego, Gustawa Marka Brzezina, tytułem osobowość powiatu działdowskiego. 8 czerwca odbyła się uroczysta sesja powiatu działdowskiego, podczas której po raz czwarty wręczono statuetkę i nadano tytuł osobowości powiatu działdowskiego. Tym razem kapituła nagrodziła marszałka województwa warmińsko-mazurskiego Gustawa Marka Brzezina. Dla mnie jako samorządowca jest to duże wyróżnienie. Cieszę się, że udaje nam się wspólnie razem skoordynować, tak podziałać, ale poprawiać warunki w subregionie działdowskim. Wniosek o nadanie tytułu złożyła grupa mieszkańców Działdowa. Mówi regulamin 100, złożyło podpisy 260 osób. Liderem tej grupy był Władysław Kubiński, który dzisiaj będzie czytał laudację. Uzasadnienie nadania tego zaszczytnego tytułu okazało się niezwykle łatwe. Ja pamiętam, jak bywało ONGi, to było prawie niemożliwe się do marszałka dostać. Dzisiaj jest to zaledwie kilka dni. Zależy to od sprawy, a nie od człowieka, który idzie ze sprawą. A było różnie. No i co bezpośrednio dla Działdowian? No te drogi, na które żeśmy czekali latami, nawet dziesiątki lat. Wyróżnienie tytułem osobowość powiatu działdowskiego jest uznaniem dotychczasowych dokonań oraz obecnej pracy nad poprawą jakości życia mieszkańców powiatu działdowskiego. Sprawny polityk, utalentowany wódz oraz charyzmatyczny władca i inicjator chrystianizacji ziem polskich. Poprzez przyjęcie chrztu w 966 roku Mieszko I zmienił bieg historii. Wydarzeniu temu poświęcamy w tym roku dużo czasu. Jubileusz 1050-lecia chrztu Polski zobowiązuje. Gdzie chrzest, tam nadzieja. Tak wprowadzamy w ostródzkie obchody jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski. Ta treść, którą jest Ewangelia, powinna być w nas i powinna być odnawiana. I na tyle, na ile jest odnawiana, na tyle również trwa świadomość naszego chrztu. Przebieg obchodów wyglądał tak. Msza święta w kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny z odnowieniem przyrzeczeń chrztu świętego. Następnie korowód świętych i błogosławionych spod parafii do amfiteatru. A tutaj festyn historyczny, w ramach którego inscenizacja chrztu Polski, rozstrzygnięcie konkursu plastycznego, prezentacja stoisk i inne atrakcje. Biegi na dystansie 966 i 1050 metrów. Zgłosiło się nam rekordowa ilość biegających. Jeszcze w ostatnich tak dużo dzieci nie biegało. 480 biegających będzie brało udział. Tyle w ramach rozrywki. Teraz krótko o faktach historycznych. Kraj mógł po prostu jako państwo funkcjonować, liczyć się w Europie, więc ta decyzja Mieszka I była naprawdę przemyślana i bardzo ważna. Sukces chrystianizacji okazał się trwały, a katolicyzm jako wyznanie większości Polaków przetrwał do współczesności. Jak dostarczyć turystom niezapomnianych wrażeń i sprawić, by znowu chcieli do nas wrócić? Na te pytania starali się odpowiedzieć uczestnicy trzeciej konferencji pod nazwą Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur. Historia, zabytki, kulinaria, atrakcje wodne i ciekawe wydarzenia. Warmia i Mazury co roku przyciągają około miliona turystów. Zdaniem wiceprezesa Polskiej Organizacji Turystycznej Bartłomieja Walasa, sama promocja atrakcji już nie wystarcza. Dzisiejszy turysta jest bowiem o wiele bardziej wymagający niż jeszcze kilkanaście lat temu. Chcemy, nie wiem, kuć podkowy albo upiec placek. Tak jest współczesny turysta. Zdaniem przedstawicieli organizacji turystycznych, najlepszymi zagranicznymi gośćmi dla Warmii i Mazur są turyści niemieccy. Prawie 40% całej turystyki przyjazdowej ze świata to stanowią Niemcy. To jednak potencjał po tamtej stronie jest duży. Oczywiście trzeba wyjść naprzeciw z ofertą. To musi być oferta aktywna. To musi być oferta dobrze przygotowana, skrojona niemalże na miarę. W ostatnim czasie samorząd województwa mocno inwestował w infrastrukturę turystyczną, ale i transportową. W styczniu tego roku otwarto port lotniczy Olsztyn-Mazury, który stał się prawdziwym oknem na świat dla regionu. Jak podkreślał marszałek Gustaw Marek Brzezin, teraz, kiedy turysta może wygodnie dotrzeć na Warmię i Mazury, trzeba zrobić wszystko, by został u nas dłużej. Trzeba naprawdę wzmóc ofertę turystyczną w postaci odpowiednich produktów turystycznych, odpowiednich zdarzeń takich, które by przyciągały i interesowały turystę.
Uczestnicy konferencji rozmawiali też m.in. o wykorzystaniu nowych technologii w turystyce oraz o zarządzaniu szlakami turystycznymi. Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej na swoją działalność uzyskały zielone światło dopiero po 1989 roku, wraz z upadkiem komunizmu. Dziś obchodzą 25-lecie działalności. Nasz region zdaje się być wyjątkowym miejscem dla członków tychże organizacji, ale nie tylko. Warmia i Mazury z pewnością są w cenie. Powodów jest wiele. Region różnorodny, wielonarodowy, ale z tego tytułu czerpiemy właśnie na same korzyści. Jest bardzo bogaty. Kulturę, narodowe spojrzenie, takie jak to dzisiaj w Europie powinno być, unijne. Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej Odły w Ostródzie świętuje jubileusz 25-lecia. Oto jego przebieg. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Celem tych organizacji jest pielęgnacja kultury, mowy, tradycji, historii tego regionu. Współpraca i wspólne inwestycje mają tu miejsce. Wójt gminy Ostróda przytoczył jedną z ostatnich inicjatyw. Jesteśmy w Kajkowie. Rok temu mieszkańcy Kajkowa natrafili na szczątki tablicy upamiętniającej mieszkańców Kajkowa, którzy zginęli w czasie I wojny światowej. W tej chwili ta tablica jest odrestaurowana. Tablica ma wrócić na swoje miejsce, ku pamięci przyszłych pokoleń. Przedstawiciele sztuki odebrali stypendia. 700 zł miesięcznie przez pół roku to wsparcie skierowane do 14 osób. Ich wkład w rozwój kultury widoczny jest w różnych działaniach. Co cieszy? Wysoki poziom, jaki prezentują, ogromne zaangażowanie oraz zróżnicowany przedział wiekowy. Najmłodszą stypendystką jest 12-letnia Barbara Pliszka, która gra na skrzypcach. Laureatka w dziedzinie muzyki zdradziła, na co przeznaczy przyznane jej stypendium artystyczne. Warsztaty muzyczne w wakacje, aby dalej kontynuować swoją naukę gry. Muzyka, film, teatr, literatura i taniec to tylko niektóre dziedziny sztuki, w których artyści odebrali stypendia. Jedną ze stypendystek jest Joanna Kamieniecka, która zamierza przygotować i wydać płytę zawierającą piosenki literackie. Zaangażuję moją taką wewnętrzną społeczność w te działania. Będziemy nagrywać to własnym sumptem przy pomocy naszych akustyków zrzeszonych przy Domu Kultury. W tym roku o stypendia artystyczne Marszałka Województwa starało się 47 osób. Kapituła wybrała 14. Każda z tych osób otrzyma w sumie po 4200 zł. Piknik rodzinny zawsze w cenie. I o to chodziło. Rozkręcamy powszechny optymizm na Warmii i Mazurach. To wydarzenie promujące inicjatywy podejmowane dzięki środkom unijnym. W Olsztynie z przymrużeniem oka poświęcono czas funduszom. Symulator surfingu to tylko jedna z atrakcji unijnego pikniku, który odbył się w minioną sobotę na plaży miejskiej w Olsztynie. Wydarzenie to było okazją do poznania regionalnego programu operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2014-2020. A co było myślą przewodnią imprezy plenerowej RPO? Rozkręcamy powszechny optymizm o RPO. Chodzi o to, żeby jak najwięcej, jak najgłośniej mówić o tych dużych pieniądzach, które są możliwe do zagospodarowania w regionie. Także liczę, że te atrakcje ściągną całymi rodzinami mieszkańców, a tym samym beneficjentów RPO i chcemy, żeby później już było jak najwięcej wniosków i pozytywnych podpisanych umów. O zagadnieniach związanych z RPO podczas imprezy informowali pracownicy m.in. Urzędu Marszałkowskiego. W punkcie informacyjnym funduszy europejskich czekały na mieszkańców również gadżety związane z programem. Udzielamy informacji na temat wsparcia, tak, na temat regionalnego programu operacyjnego, jak również na temat krajowych programów operacyjnych, czyli od osób, które chcą otrzymać środki na otwarcie działalności, pośrodki na rozwój, tudzież inne. Także świadczymy taką szeroką informację związaną z funduszami europejskimi. Podawcy istotnej wiedzy dorośli mogli zrelaksować się w fotelu masującym lub poleżeć na leżakach wystawionych przez olsztyński MOK. Entuzjaści ruchu mogli skorzystać z dmuchanych zjeżdżalni lub spróbować swoich sił na ścianie wspinaczkowej. Z kolei w kąciku odkrywców znalazło się też coś dla miłośników eksperymentów naukowych. Nie zabrakło też animacji plastycznych dla dzieci. Córka miała szansę porysować sobie jakieś tam nagrody, soczki, tak więc to dla dzieci dmuchańce to jest przede wszystkim. Jest po prostu odskocznia sama, żeby wyjść z domu, to jest najważniejsze. Jak się pani bawi? Ja super, a córka jeszcze lepiej. A co pani się podoba na pikniku? Wszystko.
Podsumowaniem pikniku unijnego była scena festiwalowa. RPO pozytywnie rokuje, na której wystąpił m.in. polski zespół rockowy Big Day. Tym wesołym akcentem kończymy wiadomości, jednocześnie zapowiadając kolejne wydanie. 17 czerwca wśród omawianych zagadnień nie zabraknie kontynuacji tematu. Zrelacjonujemy Państwu konferencję o wdrażaniu regionalnego programu operacyjnego.